Finans polecany są. Jest czwartek, 19 maja. Marcin Miłkowski. Witam i zapraszam na wiadomości regionalnej telewizji Opolskie. A w wiadomościach zobaczymy. Czy to kolejny konflikt na linii Kościół-Magistrat? O, mały włos od tragedii. Młodość, BMW i promile. Skończyło się dachowaniem. Liczba dzieci w domach dziecka nie spada. To nie jest tak tutaj, proszę Państwa, że jeden raz ktoś się napił, ktoś przyszedł, sprawdził to i dzieci są zabierane do domu. To nie jest tak. Za bezpieczeństwo uczestników oraz czystość podczas procesji kościelnych według nyskich władz mają odpowiadać parafie. Ksiądz Mróz jednak mówi, że to oburzające. Prałat argumentuje, że proboszczowie nie mają do dyspozycji policji, straży czy firm sprzątających. Za komuny nikt nie kazał nam pilnować bezpieczeństwa wiernych na procesji ani sprzątać. Kontynuuje ksiądz Mróz. Aż chciałoby się powiedzieć, komuno wróć. Proboszczowie parafii w Nysie i w sołectwach otrzymali pismo z Urzędu Miejskiego w Nysie podpisane przez wiceburmistrza Piotra Bobaka. Według pisma teraz to oni jako organizatorzy procesji, pielgrzymek lub innych imprez o charakterze religijnym na drogach publicznych będą odpowiadać za bezpieczeństwo uczestników. Będą ponosić także odpowiedzialność za wypadki i szkody oraz mają obowiązek sprzątać po przejściu wiernych. Burmistrz powołał się na zapisy konkordatu. Dziekan ksiądz Tadeusz Bartoszewski, proboszcz parafii świętego Dominika w Nysie, informując wiernych o nowych wytycznych w ubiegłą niedzielę, nie krył swojego oburzenia. Podkreślił, że nawet w czasach komunizmu nie było takiego obowiązku. Ze słowami dziekana zgadza się ksiądz Mikołaj Mróz. To prawda, za komuny nikt nie kazał nam pilnować bezpieczeństwa wiernych na procesji ani sprzątać. Księża nie zgadzają się, że takie obowiązki wynikają z dokumentu. Urzędowe wytyczne dotyczą dróg gminnych. Warunki przemarszu procesji na drogach powiatowych, krajowych i wojewódzkich parafie będą musiały dodatkowo uzgodnić z ich zarządcami. Na parafiach, jako na organizatorach, będzie spoczywał również obowiązek uzgodnienia ze starostą planu zabezpieczenia ruchu drogowego. Wiceburmistrz Piotr Bobak uważa, że wymagania wobec parafii są zasadne. Powołuje się na tragiczny wypadek z koniem, który miał miejsce przed bazyliką w styczniu bieżącego roku. Bobak dodaje, że część parafii do tej pory postępowała zgodnie z krytykowanymi dziś wytycznymi, więc dokument porządkuje jedynie sytuację. Jednocześnie gmina zapewnia, że zarówno urząd, jak i placówki samorządowe nadal będą współpracować z organizatorami kościelnych wydarzeń. Moc korzyści Forda. Nowy Ford Focus w ofercie Ford Multiopcje od 483 zł miesięcznie. Autoryzowany dealer Forda w Nysie przy ulicy Ujejskiego 17. Telefon 77 409 1250. www.bustan.pl. Nawet 5000 zł grzywny i zakaz kierowania pojazdami grozi 29-letniemu mieszkańcowi województwa śląskiego, który kierując ciężarową Scanię z przyczepą o mało nie doprowadził do potrącenia na przejściu dla pieszych w Nysie. Mundurowi dzięki nagraniu z kamery umieszczonej w autobusie ustalili już kierującego i zatrzymali mu prawo jazdy. Teraz jego sprawą zajmie się sąd.
Do policjantów z Nyskiej Komendy zgłosił się kierowca autobusu, który 6 maja przejeżdżał przez Nysę. Tuż przed 7 rano, jadąc ulicą Bema, zatrzymał się przed przejściem dla pieszych w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszej. Gdy piesza była już w połowie przejścia, wymijający ich samochód ciężarowy z przyczepą o mało jej nie potrącił. Młoda kobieta musiała gwałtownie się cofnąć, w przeciwnym razie bez wątpienia doszłoby do tragedii. Zdarzenie zarejestrowała kamera w autobusie. Policjanci z Nyskiej Drogówki ustalili już kierującego ciężarówką. Okazał się nim 29-letni mieszkaniec Wisły. Policjanci za spowodowanie zagrożenia w ruchu drogowym zatrzymali mu już prawo jazdy. Teraz grozi mu nawet 5000 zł grzywny oraz zakaz kierowania. Kontrola zawieszenia i geometrii. Tylko 19 zł. Euromaster Dytko. Nysa. Telefon 40 90 290. Kolejna sprawa drogowa, która nie skończyła się już tak szczęśliwie, miała miejsce w sobotę. O godzinie 4.50 na drodze krajowej numer 46 w miejscowości Głębinów BMW na francuskich numerach rejestracyjnych zjechało ze swojego pasa ruchu do rowu. W wyniku tego kilkakrotnie dachowało. Kierujący pojazdem, obywatel Polski, nie odniósł żadnych poważnych obrażeń. Kontrola trzeźwości wykazała 1,3 promila alkoholu w wydychanym powietrzu. Czterech pasażerów w wieku od 22 do 25 lat zostało przewiezionych do szpitala, informuje Rafał Wandzel z Komendy Powiatowej Policji w Nysie. Kilka tygodni temu lokalną społecznością wstrząsnął fakt odebrania 5 dzieci rodzinie z Kałkowa. Rodzice byli kompletnie pijani, więc dzieci trafiły do domu dziecka w Paczkowie. Kilka dni temu sytuacja powtórzyła się w innej wsi powiatu nyskiego. Alkohol w domu i dzieci zabrane do placówek wychowawczych. Czy liczba rodzin dysfunkcyjnych zmniejszy się wraz z wzrostem ekonomicznym i zwiększonym wsparciem rodziny, takim jak chociażby program 500+, czy pozostanie bez zmian? Zobaczmy. Chociaż powiatowy zespół placówek opiekuńczo-wychowawczych z siedzibą w Paczkowie, zwany potocznie domem dziecka, jest przepełniony, dzieci z rodzin dysfunkcyjnych wciąż przybywa. Jak dochodzi do tego, że normalna rodzina staje się dysfunkcyjna? Jak powstają takie sytuacje, w których podejmowane są decyzje o odbieraniu dzieci? 99% to są dzieci z rodzin dysfunkcyjnych. Dysfunkcyjność rodziny to nie jest tylko alkoholizm, to nie jest tylko bezrobocie, to nie jest z tym związana narkomania, ale również przemoc w rodzinie. Niewłaściwe właśnie te relacje między dorosłymi osobami, ale również liczne, naprawdę liczne zaniedbania w stosunku do dzieci. Dziecko ma prawo do zabawy, do beztroski, a zamiast tego w rodzinach dysfunkcyjnych to na dzieci spada ciężar życiowych problemów. Ciężar, który powinni dźwigać dorośli, ale z jakichś powodów nie chcą lub nie potrafią. Dlatego też po przyjęciu dzieci do placówki wychowawcy prowadzą intensywną pracę z rodzicami, dając im drugą szansę i wskazując drogę ku poprawie. Rodzina musi stanąć na wysokości zadania. Jeżeli chce o powrót dzieci zawalczyć, jest taka zawsze możliwość, no ale pierwszy warunek, jeżeli jest tam uzależnienie od alkoholu, więc no muszą się poddać leczeniu i to nie ulega wątpliwości, musi być to potwierdzone. I ta rodzina musi zrobić wszystko, że udowodni, że już takiego przypadku nie będzie. Dla dzieci jest to szansa na skrócenie pobytu w domu dziecka. Bardzo często jest to czasowo. Do wyjaśnienia sytuacji trzeba zdiagnozować taką sytuację, przyjrzeć się temu faktycznie, dać szansę rodzicom do poprawy, do zmiany tej sytuacji i sądy wydają wtedy tak zwane postanowienia o takim tymczasowym pobycie dziecka w placówce, to jest najczęściej do 3 miesięcy. Z 72 dzieci przebywających w placówce w ubiegłych latach do domu rodzinnego powróciło zaledwie 10. Zdarza się jednak tak, że po jakimś czasie dziecko znowu musi opuścić rodzinę i wraca do placówki. Za każdym razem jest to dramatyczne przeżycie. Przeważnie zawsze to jest taki jeden schemat. Pierwsza chwila to jest stres, to jest płacz, to jest wielka niewiadoma, wielka też ciekawość, tak, i niewiadoma. Również zdarza się, że dzieci
po prostu są przelęknione, boją się takich skupisk, bo jednak w formie instytucjonalnej mamy do czynienia z większą ilością dzieci. To nie jest jak w środowisku rodzin zastępczych czy jakichś mniejszych domów dziecka, gdzie jest kilkoro tylko dzieci. Więc jest na pewno stres. Stres, lęk, jakaś obawa, niepewność, to wszystko towarzyszy. Jest też ten okres taki aklimatyzacji pierwszy, gdzie my musimy poznać dziecko. Dziecko musi zdobyć do nas takie zaufanie. A jest agresja? Ze strony dzieci? Tak. Nie, raczej nie. Niezauważalna jest agresja. Przynajmniej ta agresja jest żal do rodziny, do rodziców. Kuratorzy rodzinni, asystenci, pracownicy socjalni. Te osoby podejmują decyzje, często trudne, o zabraniu dzieci rodzicom. To nie jest tak tutaj, proszę Państwa, że jeden raz ktoś się napił, ktoś przyszedł, sprawdził to i dzieci są zabierane do domu. To nie jest tak. To już naprawdę musi być, dojść do takiego zaniedbania, że ktoś stwierdza, a to nie my stwierdzamy, tylko pracownicy sądu, OPS-u, ci, którzy na co dzień kontrolują, sprawdzają, którzy podpisują kontrakty z rodziną, w jakiś sposób próbują oddziaływać na tą rodzinę, proponując różne formy pomocy, to oni decydują, że to już jest ten taki moment, że tu może się coś zadziać, coś niedobrego. Dzieci z rodzin dysfunkcyjnych powinny trafiać do rodzin zastępczych, a tych brakuje. Obecnie w powiecie są 122 rodziny zastępcze, gdzie przebywa 180 dzieci, ale na nasze potrzeby jest to za mało. My ciągle robimy i poszukujemy takie rodziny zastępcze, żeby ich jak najwięcej było, bo chodziłoby nam również o to, żeby zmniejszyć ilość tych dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Dziwi fakt, że pomimo wzrostu gospodarczego, podniesienia jakości życia, liczba dzieci w placówkach nie maleje. Nie mogę powiedzieć, że tych przyjęć jest mniej. W naszym powiecie oprócz naszych placówek są jeszcze 3 pogotowia rodzinne. Takie, które przyjmują te młodsze właśnie dzieci. Z tego co wiem, to one też są pełniutkie. Dziś rodziny doświadczają zwiększonego wsparcia ze strony państwa w ramach rządowego programu 500+. Czy te dodatkowe środki coś zmienią? Pomogą wyjść z biedy i niewydolności wychowawczej rodzinom patologicznym? Jeżeli rodzina jest dysfunkcyjna, to nie wierzę, że zabierze nam dzieci i będzie się tymi dziećmi właściwie opiekowała dzięki temu, że otrzyma te 500+. Mogą być przypadki, że faktycznie ta rodzina może się na tyle poprawić, że już mogą te dzieci pozostać. Ale na dzień dzisiejszy takiej sytuacji nie mamy odwrotnej, że już tam te rodziny się dobijają o te nasze dzieci. Tak by to na dzień dzisiejszy wyglądało. Bóg dał, Bóg wykarmi. Trudno jednoznacznie odpowiedzieć. Życzymy każdemu, by miał tyle dzieci, ile mu się zamarzy. Mamy przecież do tego pełne prawo i w teorii nic nikomu do tego. Dopóki oczywiście dzieci te żyją w godnych warunkach, są otaczane miłością i mają zapewnione podstawowe potrzeby. Czy pismo zdradzi Twój charakter? ACP Method pozwoli nam określić nasze cechy i predyspozycje, dzięki czemu, rozważając różne opcje rozwoju kariery, możemy wybrać tą, która będzie dla nas najlepsza. Rowerzyści do raportu. Przepisy ruchu drogowego dotyczą również Was. Edukacja jest sensowna, natomiast czy wprowadzać obowiązek karty rowerowej, egzaminowania kolejnego, wątpię, raczej nie. Noc muzeów na kresową nutę. W tym roku jest tematyczna, tematem są kresy. To chyba nie jest przypadek, bo otworzyliśmy nową wystawę Kresy w pamięci mieszkańców powiatu nyskiego. Gdy piszesz odręcznie, to litery są zaokrąglone i duże. A może pismo jest falujące, a Twój podpis nieczytelny? Dzięki analizie grafologicznej metodą GCP specjalista jest w stanie określić ponad 5000 cech charakteru człowieka. Przed rozpoczęciem kariery zawodowej warto zrobić analizę pisma, a jeszcze lepiej zrobić ją, gdy planujemy zmiany w naszej karierze, żeby określić, w którą stronę iść i wybrać najlepszą opcję. GCP Method pozwoli nam określić nasze cechy i predyspozycje, dzięki czemu, rozważając różne opcje rozwoju kariery, możemy wybrać tą, która będzie dla nas najlepsza.
Analizę pisma możemy wykonać u osób, które skończyły 18 rok życia. Wcześniej osobowość jest jeszcze nieustabilizowana i pismo tak samo. Mówimy, że pismo stabilizuje się od 18-20 roku życia, więc to są najwcześniejsze lata, kiedy możemy wykonać analizę. GCP metod nie powie nam wprost, czy nadajemy się na dane stanowisko. Nie wskaże nam, że możemy być handlowcem, przedsiębiorcą czy dziennikarzem. Tego się nie dowiemy z analizy pisma. Natomiast poznamy nasze predyspozycje i cechy. Gdy jej wyniki omawiamy z psychologiem, to psycholog wskaże nam na korzyści i potencjalne ryzyka związane z każdym wyborem. Dzięki temu bardziej świadomie zaplanujemy naszą ścieżkę zawodową. Gdy chcemy zanalizować swoje pismo, nie każdy grafolog nam pomoże. Musimy wybrać kogoś, kto jest jednocześnie psychologiem, bo tylko taka osoba poprawnie zinterpretuje wyniki analizy grafologicznej. Polacy coraz chętniej korzystają z analiz grafologicznych, ponieważ mają świadomość, że wybór odpowiedniej ścieżki zawodowej przekłada się po pierwsze na lepsze zarobki, ale co ważniejsze też na lepsze życie prywatne, bo gdy w pracy realizujemy siebie, swój potencjał, swoje możliwości, gdy rozwijamy skrzydła, to czujemy się mniej sfrustrowani i budujemy też lepsze relacje z innymi. . 75% rowerzystów jeździ po chodniku, aż 56% podczas jazdy rozmawia przez telefon komórkowy, 49% słucha w trakcie jazdy muzyki, a 39% nie korzysta nocą z oświetlenia. Statystyki Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego pokazują smutną prawdę. Rower nie jest traktowany przez rowerzystów jako uczestnik ruchu, mimo to, że nim jest. Część polskich rowerzystów dobrze jeździ, ale często nie wykorzystujemy takich ułatwień jak śluzy rowerowe do skrętu w lewo, czy nie wiemy, jak korzystać właściwie ze ścieżek rowerowych, kiedy możemy, kiedy nie możemy wjechać na chodnik, jak powinniśmy poruszać się ulicami, że mamy prawo dojechać do lewej krawędzi, jeżeli nawet musimy dojechać do lewej krawędzi, kiedy skręcamy w lewo itd., itd. Edukacja jest sensowna, natomiast czy wprowadzać obowiązek karty rowerowej, egzaminowania kolejnego, wątpię. Raczej nie. Raczej szkolenia i raczej uświadamianie, budowanie świadomości w społeczeństwie wśród uczestników ruchu, również pieszych, jak i rowerzystów. Edukację na poziomie karty rowerowej, czy na poziomie wprowadzania przepisów ruchu drogowego powinno być już rozpoczęta na poziomie szkolnym i przedszkolnym. Każde budowanie świadomości, każde wprowadzenie zmian dotyczące tego, że musimy się doszkolić, jest częściowo dobre. Natomiast jak to ma się do tego, że już jesteśmy uczestnikami ruchu i wiemy, jak korzystać się z tego, mamy kategorie różne prawa jazdy, czy musimy jeszcze raz się szkolić, czy nie, no to pozostawiam w odpowiedzi. Noc muzeów to międzynarodowe wydarzenie, podczas którego sztuka i kultura wychodzą do wszystkich mieszkańców i turystów, nie tylko do ludzi cierpiących na bezsenność. Pierwsza noc muzeów odbyła się w Berlinie w 1997 roku, a w Polsce jako pierwsze do akcji dołączyło w 2003 Poznańskie Muzeum Narodowe. W Nysie noc muzeów organizowana jest od 9 lat. Ideą Nocy Muzeów jest jednorazowe udostępnienie zwiedzającym muzeów, galerii i innych instytucji oraz organizowanie eventów towarzyszących w wybraną noc za darmo lub za symboliczną opłatą. Co roku wydarzenie to jest poświęcone innej idei. W tym roku jest tematyczna, tematem są kresy. To chyba nie jest przypadek, bo otworzyliśmy nową wystawę Kresy w pamięci mieszkańców powiatu nyskiego. No i też jest zakończenie pewnego etapu prac konserwatorskich i renowacyjnych w kościele w Łopatyniu. Noc muzeów jest imprezą ogólnoeuropejską, jednak w Polsce, inaczej niż w pozostałych krajach Europy, biorą w niej udział nie tylko placówki związane z kulturą. Idea nocy wyszła poza pierwotne ramy, jako czas zwiedzania i oglądania zbiorów jedynie w muzeach, bowiem do nocy z roku na rok dołączały placówki spoza kultury. Również w Nysie w organizację tego wydarzenia zaangażowały się instytucje edukacyjne i artystyczne, organizacje senioralne i samorządy. Zaczęliśmy prezentacją szkół ponadgimnazjalnych
te prezentacje inspirowane kulturą i tradycją kresową. Świetnie to zostało przygotowane, zarówno były występy, piosenki, jak i prezentacje multimedialne, a także degustacja dań przygotowana przez uczniów. Ogromnym zainteresowaniem zwiedzających cieszyła się wystawa Kresy w pamięci mieszkańców powiatu nyskiego. W przygotowanie wystawy mocno zaangażowały się liczne stowarzyszenia kresowian i miłośników kresów. Oni rzeczywiście odpowiedzieli na apel, kiedy zbieraliśmy materiały do wystawy tej tak zwanej kresowej i przynieśli doskonałe materiały, czyli dokumenty, fotografie i są w tej chwili te rzeczy na ekspozycji. Zebrano sporą kolekcję dokumentów, głównie zdjęć i różnego rodzaju świadectw, a także znalazło się wiele pamiątek rodzinnych. Są to dokumenty, które dostarczyli nam mieszkańcy naszego powiatu. Różnego rodzaju dokumenty przedwojenne, zarówno świadectwa szkolne. Tu jest bardzo interesująca księga pamiątkowa klubu Lwowskiego Klubu Pogoń Sportowego z lat 1904-1939 z oryginalnym autografem Edwarda Rydza-Śmigłego. Wśród zebranych pamiątek znalazło się też świadectwo moralności, czyli dokument potwierdzający, że dany obywatel dobrze się prowadził. Świadectwo takie podpisać musiał ksiądz oraz odpowiedni pracownik Urzędu Miejskiego. Dla wielu mieszkańców miasta ta wystawa to nawiązanie do ich własnej przeszłości i historii rodzinnej. Moi rodzice nazywali się Rzepscy, ojciec mieszkał w Darachowie, a mama w Ciutkowie. W ramach Nocy w Muzeum w Nysie zorganizowano także wykład i wystawę dotyczącą rekonstrukcji malowideł ściennych Stanisława Stroińskiego w kościele w Łopatynie. Kościół ten jest remontowany dzięki środkom pozyskanym przez Stowarzyszenie Odnowienia Kościoła w Łopatynie imienia Jana Cichewicza. Głównym celem organizacji jest odnowienie kościoła w Łopatynie na Ukrainie, na dawnych Kresach Wschodnich, gdzie do dzisiaj zamieszkują Polacy. Jest to efekt wieloletniej pracy na tej wystawie, czyli mamy po konserwacji prezbiterium kościoła, transept i nawę. Na potrzeby wystawy zobrazowano różne etapy prac konserwatorskich, poczynając od konserwacji technicznej, czyli oczyszczania, wzmocnienia tynku, po retusze, czyli efekty estetyczne. Do końca jest jeszcze bardzo daleko. Planowana jeszcze jest konserwacja, dokończenie konserwacji transeptu, no i duże przedsięwzięcie na skrzyżowaniu nawy i transeptu, to jest kopuła, która jest na dosyć dużej wysokości, wymagane jest ogromne rusztowanie. Tutaj pytanie, czy podołamy z rusztowaniem samym, bo jest bardzo kosztowne. Pani Jolanta pracowała w wielu budynkach sakralnych, ale kościół w Łopatynie stanowi dla niej szczególne wyzwanie. To jest niezwykła okazja dotykać tego rodzaju malarstwo. Stroiński uznawany jest na jednego z największych malarzy baroku XVIII wieku, malarzy iluzjonistycznych na tych terenach. Udaje się odzyskać te polichromie spod gęstej warstwy przemalówek. I to jest fascynujące, że to nam się udaje i przywracamy ten pierwotny efekt. A praca przy takich malowidłach jest niezwykle pouczająca i wzbogacająca doświadczenie zawodowe. Popularyzacja zbiorów sztuki to zadanie ambitne i ważne, ale do muzeów warto przychodzić, bo jest w nich duży potencjał i siła. Dzięki Muzeum w Nysie mieszkańcy miasta i turyści mogli zażyć nocnych wędrówek i ciekawych odkryć w szczególnej i niepowtarzalnej atmosferze. Tej nocy sztuka należała właśnie do nich. I to już wszystko, co przygotowaliśmy na dziś. Na kolejne wydanie wiadomości zapraszam już w najbliższą niedzielę. Do zobaczenia.